jesteśmy tuż po pokazie Mariusza Przybylskiego, w którym brał udział Żabson, twój chłopak. No właśnie, jakie to uczucie widzieć swojego faceta na wybiegu? Na pewno bardzo się stresowałam. Mogę, czy... Nie, ja będę cię trzymać. A, dobra. Na pewno bardzo się stresowałam. Myślę, że bardziej niż on. Ale wiedziałam, że sobie poradzi, no bo jednak ma doświadczenie, wiesz, na scenie, więc wiedziałam, że będzie dobrze, ale mimo wszystko tak siedziałam. Spięta, trzymałam kciuki, ale myślę, że super. Jak ci się podobał w tym wydaniu? Bo przed chwilą go widzieliśmy tutaj, był w różowym wdzianku. No właśnie, czy ten kolor do niego pasuje? Zdecydowanie. Myślę, że różowy kolor często ma na sobie. Bardziej zadziwia mnie. No, rzadko widuję go w takim garniturowym wydaniu, więc na pewno fajnie go tak zobaczyć. Myślę, że on też jakby fajnie, że zobaczył mnie taką wystrojoną, a nie w dresie codziennie. No i mimo wszystko myślę, że dobrze wygląda. Mam wrażenie, że trzeba być odważnym facetem, by nosić takie kolory. No właśnie. Tak, zdecydowanie. Ale pytanie, bo nieczęsto widuję cię na ściankach, na czerwonych dywanach. Tutaj dzisiaj jest mnóstwo fotoreporterów. Wszyscy robią zdjęcia. Jak ty się czujesz? Czy ciebie to stresuje? Stresuje mnie to, szczerze mówiąc. Nie, właśnie tak jak powiedziałaś, ja rzadko wychodzę na takie eventy. Wybieram sobie raczej te poszczególne. I tutaj stwierdziłam, że no, będę fajnie wspierać chłopaka i też zobaczyć pokaz Mariusza. Jak to się w ogóle stało, że wy wzięliście udział w tym pokazie? Tak naprawdę Mariusz z Żabsonem znają się już jakiś tam czas i tak naprawdę przed pandemią Żaba już miał pójść w pokazie, no ale wiadomo, wtedy pokaz się nie wydarzył, więc teraz nadeszła taka okazja i tak się stało. Kolejne pytanie wydaje się być oczywiste. Jak to jest być dziewczyną rapera? Zawsze to pytanie. Nie no, tak naprawdę to... No tak jak dziewczyną kogokolwiek. Ja w domu nie mam rapera, tylko mam Żabę. Także no dla mnie to jest całkowicie normalne. Jakby wiem, że ludzie sobie wyobrażają pewnie, że nie wiadomo jak wygląda ta sława, ale no nie jest tak. Powiedziałaś, w domu mam Żabę i to moje kolejne pytanie, jak się do siebie zwracacie? Żabko? Nie, no nie mówię do niego Żaba, jak się o nim wypowiadam, to mówię Żaba. W domu raczej mówimy na siebie po prostu Misiek, jakimiś zdrobnieniami. Nie mówię też do niego po imieniu, bo jakoś Mateusz mi do niego nie pasuje. Pytanie kolejne to jest, jak wygląda historia waszego poznania? Jak to w ogóle wszystko się zaczęło? Czy ty pamiętasz te początki i jak wtedy się czułaś? Wiesz co, poznaliśmy się myślę, że jakieś 3 lata temu. I jakoś tak od razu fajnie nam się rozmawiało, zaiskrzyło między nami. Jakoś tak ta znajomość się potoczyła. Na początku myślę, że ani ja, ani Żaba nie spodziewaliśmy się, że skończymy mieszkając razem. No ale czasem się po prostu trafia na tą osobę, z którą tak kliknie. Myślisz, że to jest to? No myślę, że... Wchodząc w jakiś związek, zawsze mamy takie odczucie, że to jest to i chcielibyśmy tego. Wiadomo, jesteśmy młodzi i zobaczymy, jak wszystko się potoczy, ale no, na chwilę obecną jesteśmy bardzo szczęśliwi. Powiedziałaś, że razem mieszkacie, więc kolejne pytanie, jak wam się razem mieszka? Czy bywają zżyty? Bo wiem z własnego doświadczenia, że różnie bywa. Wiadomo, zdarzają się jakieś zgrzyty, ale raczej mamy... opracowany jakiś tam system i wszystko fajnie działa. My też dużo czasu spędzamy po prostu razem. Ja pomagam Żabie w jego karierze, czyli jak ma jakieś teledyski, nagranie, tego typu rzeczy, to zawsze pomagam mu stylizacyjnie. On też mi pomaga bardzo w firmie, w jakichś tam najróżniejszych rzeczach, także wspieramy się i myślę, że to jest taki klucz do sukcesu. Kolejne pytanie, jakie plany na przyszłość, bo wiemy, że też jesteś bardzo wpływową influencerką, tiktokerką, no właśnie. I w jakim kierunku chciałabyś się teraz rozwijać swoją karierę? Myślę, że chciałabym cały czas robić to, co robię, tylko może na jakąś większą skalę. Teraz w przyszłym tygodniu ogłaszam współpracę z bardzo fajną marką, będę wypuszczała kolejne swoje produkty, więc myślę, że w tę stronę dalej bym chciała iść i bardzo się cieszę, że tak wszystko się to rozwija. W zeszłym miesiącu miałam premierę swoich produktów, wypuszczałam kolekcję biżuterii, także bardzo dobrze się przyjęła, więc jestem zadowolona. Ja życzę ci dalszych sukcesów, żebyście razem byli ze sobą do końca, no a dzisiaj miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.